To Franuś, jesteśmy dzisiaj na których zawodach? Dzisiaj trzecich, tak? Gdzie byliśmy wcześniej? W Pradze. W Pradze. Na Malcie. Na Malcie. I teraz jesteśmy tutaj dzisiaj, tak? W Belgii, tak? I komu kibicujemy? Rekordowi! Kto wygra mecz? Rekord! Najlepszym piłkarzem jest Iwanek. Rekord kończy main round Ligi Mistrzów. Trudną grupę bez porażki. Czas na nasze podsumowania całego turnieju. Z Piotrem mieliśmy okazję każdy mecz komentować, więc teraz Piotrze, twoja opinia, no już jeszcze na gorąco, ale już może jakieś analizy dokonałeś krótkie w głowie. Co było twoim zdaniem kluczem do tak dobrego występu na tym turnieju? Wiesz co, tak na szybko myślę o dwóch rzeczach. Pierwsze to wiara w to, że przyjechaliśmy i że mimo, że rywale byli, nie wiem, wyżej od nas notowani, to nie była przepaść i że ze Stefanem Rakiczem, jak przed turniejem rozmawiałem, mówił, to są tacy sami ludzie jak my możemy być od nich lepsi, szybsi, bo o umiejętności piłkarskie byłem spokojny, a ten drugi element to przygotowanie fizyczne. Myślę, że fizycznie prezentowaliśmy się najlepiej na tym turnieju i to chodzi mi też o siły fizyczne takie, żebyśmy mieli siłę, żeby te wszystkie trzy mecze, kolokwialnie mówiąc, wybiegać, ale też w takiej rywalizacji w pojedynkach 1-1, czy to w obronie, czy w ataku, prezentowaliśmy się, wydaje mi się, lepiej od naszych rywali. Piękna synteza, już dodawać do tego nic nie będziemy, ale jeszcze cię zapytam o jedną rzecz. 31 października losowanie, masz jakieś wymarzone kierunki, czy wymarzonych rywali, z którymi chciałbyś zagrać? Rywali nie mam, bo na tym etapie to każdy rywal jest ciężki. Chciałbym, żebyśmy zagrali z fajnymi firmami, tak jak tutaj, a kierunek no może bardziej zachód niż wschód. Michał Marek zmęczony, więc dołączę do ciebie, usiądę sobie tutaj. Dużo zdrowia kosztował ten turniej, to chyba trzeba powiedzieć, podsumowując te wszystkie trzy mecze z zespołami najwyższej klasy. No tak, dokładnie, było to dzisiaj widać, to zmęczenie wyszło po tych dwóch super meczach, które zagraliśmy. No ale wynik i tak jest korzystny dla nas, tego się cieszymy. Postawiliśmy się w bardzo ciężkiej grupie, no i mamy awans z drugiego miejsca, na które tak naprawdę nikt przed tym turniejem nie stawiał. No właśnie, dzisiaj może lekki niedosyt, że nie udało się wygrać tego trzeciego meczu z Sidem Kijów. Tego meczu, który wszyscy uważali, że będzie finałem o to, która z tych drużyn awansuje dalej. Powiedz, jak ty ocenisz cały ten występ? Trudni rywale, bez porażki kończymy turniej. No dokładnie, no trzeba zacząć turniej do najbardziej udany chyba w historii. Jeszcze nigdy nie graliśmy w tej ścieżce z tymi najlepszymi drużynami. Tracimy w takim turnieju z mistrzem Hiszpanii, Belgii i Ukrainy trzy bramki, więc no nie wiem, musimy być zadowoleni. Coś już świadczymy w Europie, więc tylko to podtrzymać. Czekamy na dobre losowanie i walczymy o Final Four. No właśnie, jest kolejny etap przed wami. O, ty pewnie w tym kasku nigdy nie zagrasz, ale humor bramkarza, który został MVP meczu z Kartageną. Zaczęło się od postawienia tej poprzeczki bardzo wysoko, bo rywalizacja z mistrzem Hiszpanii. Remis, kluczowy mecz z Anderlechtem twoim zdaniem? Czy właśnie ten pierwszy? Myślę, że pierwszy. Ten pierwszy dał nam wiarę w to, że jesteśmy mega mocni, że mamy super obronę. Do przodu też graliśmy super, niewykorzystane sytuacje. No trochę jest niedosyt, bo mogły tam być trzy punkty już w pierwszym meczu. Ale drugi mecz istotny, no bo zapewniliśmy sobie już awans w drugim meczu, mogliśmy spokojnie spać. Także dzisiaj nie musieliśmy grać na 100% i mieć niespokojnej głowy. Ostatnie pytanie. Przy takim turnieju zawsze coś wyciągamy dla siebie, coś czegoś nowego nas uczy. Jak byś miał powiedzieć, czego nauczył nas ten turniej? Że nie trzeba się bać absolutnie nikogo w Europie? Ja myślę, że nie należy się bać, ale musimy siebie doceniać, bo zrobiliśmy bardzo duży postęp w tej Europie i rekord coś znaczy na arenie międzynarodowej, dlatego musimy być z tego dumni i to doceniać. Dziękuję bardzo, odpoczywaj. Odpoczywa. Paweł Budniak, rozmawiamy na tle bramki, do której wpadła piłka po twoim zagraniu, ale nie będziesz miał w protokole gola. Nieważne, ale drużyna ma w protokole gola, więc to jest najważniejsze. Prowadziliśmy, mieliśmy potem fajne jeszcze sytuacje. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy w tej pierwszej połowie tych momentów, które mieliśmy, bo potem straciliśmy bramkę, wiadomo, byliśmy trochę zmęczeni. Mecz na remis, ale są, uważam, takie detale, które będą zawsze zaważą o tym, że mogliśmy jednak ten mecz wygrać. Każdy powie, remis fajny, mamy 5 punktów, nikt by może nie zakładał przed turniejem. Ale trzeba właśnie dodawać te detale, bo one są bardzo istotne. No właśnie, fajnie, że możemy sobie spokojnie przeanalizować takie spotkanie na takim poziomie, gdzie błędy nie były aż tak kosztowne w kontekście awansu, prawda? Było coś takiego, że jednak gdzieś tam z tyłu głowy było to, okej, już jesteśmy dalej, czy na boisku w ogóle o tym nie myśleliście?
Znaczy może na pewno po tym, jak gdzieś tam jeszcze wczoraj, a dobra, już mamy, ale już dzisiaj była widać taka mobilizacja mocna, żeby wygrać ten turniej, żeby zdobyć 7 punktów, bo taka sytuacja może się nie zdarzyć i bardzo sobie to szanujemy i spróbowaliśmy się wygrać. Nie kalkulowaliśmy, szczególnie, że w tych momentach takich, chcieliśmy ryzykować, aczkolwiek okej, nie rzucić się po prostu szaleńczo, bo mamy dobry wynik, ale jednak chcieliśmy pokusić się o to zwycięstwo. Podsumowanie twoje całego turnieju. Co było kluczem, żeby zakończyć tak trudną grupę bez porażki? Na pewno przygotowanie indywidualne, jeżeli chodzi o fizyczność. To było moim zdaniem kluczem, bo taktykę możemy sobie rysować, a jednak jak każdy zawodnik jest zdeterminowany i widać, że był przygotowany do tego turnieju bardzo dobrze, indywidualnie, motorycznie, to było kluczem do tego, że nie odstawaliśmy na tle tak naprawdę świetnych drużyn, a mieliśmy swoje momenty i wykorzystaliśmy. Wymarzeni rywale w kolejnej rundzie, w Elite Round? Tam nie ma wymarzonych rywali, tam są sami mocni rywale. Ale myślę, że dla niektórych wymarzonym rywalem nie będzie już rekord. No oby nie, po takich meczach niech każdy wie, że z nami naprawdę gra się ciężko i jesteśmy bardzo niewygodnym rywalem. Czas na podsumowanie turnieju Main Round Ligi Mistrzów z udziałem rekordu Bielsko-Biała, który kończy ten turniej bez porażki. Panie prezesie, jest uśmiech, jest zadowolenie. Ono było już po ostatnim meczu z Anderlechtem, ale co trzeba powiedzieć po takim turnieju? Chyba rekord zrobił więcej niż ludzie się spodziewali w świecie futsalu. No z pewnością trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem. Faktycznie myślę, że i kibice nie spodziewali się aż tak dobrego występu, skoro prezes również był zaskoczony jednak aż tak dobrą postawą naszej drużyny. Co najbardziej się panu rzuciło podczas tego turnieju, co wyróżniało rekord na tle bardzo, bardzo trudnych rywali? Przede wszystkim gra całej drużyny. To, że tak szybko byliśmy się w stanie organizować w grze obronnej po przejęciu piłki przez przeciwnika i że w zasadzie nie dopuszczaliśmy ich do takich czystych sytuacji. W całym turnieju, gdyby ktoś przeanalizował, ja to mówię tak na gorąco, z pewnością tych czystych, bramkowych sytuacji mieliśmy znacząco więcej od przeciwników, albo przynajmniej więcej, prawda? Ale to super gra obronna, olbrzymie zaangażowanie. No i myślę również bardzo dobra gra bramkarska. No i jeżeli się ma takie gwiazdy, chociażby jak Mateos, to myślę, że wszystkim się lepiej gra. Panie prezesie, wczoraj była oczywiście taka, jak zwykle przy okazji tego typu turniejów, oficjalna kolacja. Proszę zdradzić, pytali o Mateusa? No myślę, że to nie jest taka kolacja, w której załatwiałyby się kwestie transferowe, ale na pewno byli pełni uznania. Szczególnie gospodarze Anderlecht Bruksela byli pod wrażeniem tego, co zrobiliśmy. Ich tutaj nigdy w historii całej, a przecież jest to naprawdę uznany klub, nigdy nie pokonał w ich własnej hali. I to dopiero musiał przejechać rekord z Bielska-Białej, żeby to uczynić. Więc byli pod wrażeniem i oczywiście hat-tricka Mateusa na pewno. Panie prezesie, na koniec zapytam jeszcze o sprawy organizacyjne, bo takie turnieje, podróże po Europie z drużyną to też jest sposobność, aby porozmawiać z ludźmi w futsalu, z organizatorami. Jest tutaj coś, co pan wyciągnie chociażby przy okazji przyszłości pod kątem organizacyjnym? Jak pan to oceni, jeśli chodzi o gospodarzy Anderlecht Bruksela, który wiemy, ma także markę, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale ta futsalowa też już jest całkiem znana i mocna. Tak, widać, że organizacja turnieju z pewnością ludzi z Anderlechtu nie przerosła. Do tego dołożyli jeszcze taką zwykłą ludzką uprzejmość. To naprawdę się czuło, tą życzliwość, czyli pod tym względem same plusy. Ja oczywiście patrzyłem też pod kątem obiektów, w tej chwili budujemy halę, trudno, żeby tu nie podpatrywać pewne rzeczy. Pewne sprawy są tutaj na plus, na pewno nawierzchnia, na której w tej chwili stoimy, parkiet, na którym rozgrywa mecze na co dzień Anderlecht Bruksela, ale również reprezentacja Belgii. Spodobały mi się również tablice świetne, czyli telebimy, takie widać o takiej nowoczesnej, lekkiej konstrukcji. Myślę, że jedna i druga sprawa fajnie, gdyby zaistniała u nas w Bielsku-Białej po wybudowaniu hali. Natomiast są też pewne mankamenty. Te mankamenty są związane z lokalizacją, bo z jednej strony obiekty sportowe Anderlechtu, te futsalowe, są na obrzeżach Brukseli, tak samo nasz ośrodek pobytowy także. W związku z powyższym jednak
trochę spędziliśmy w autokarach. Ja nie mówię o nas, bo dla nas to żaden problem, ale myślę, że jeśli chodzi o zawodników, to z pewnością akurat ta rzecz nie była komfortowa. Na koniec, panie prezesie, 31 października losowanie. No chyba też już inaczej będą patrzyli na rekord, ale kogo chciałby pan z tych wielkich klubów, albo w jakim kierunku chciałby pan, aby pana zespół i pan pojechał? Ja akurat przysłuchiwałem się samej końcówki tego, co powiedział Piotrek. No powiedział bardziej kierunek zachodni niż wschodni. A najlepszym kierunkiem to byłaby nasza hala. Hala pod Dębowcem. Wiem, że my będziemy aplikować o tą organizację. Turniej Elite Run w ramach tych 16 najlepszych drużyn w Europie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia. No i będziemy starali się, aby otrzymać taką organizację. Myślę, że będzie to bardzo trudne i ze względów wewnętrznych w Bielsku. No i trzeba jeszcze taką organizację otrzymać w Genewie. A o takie ekskluzywne turnieje idzie naprawdę ciężka walka. Ciężka walka była też tutaj, ale zakończona zwycięsko. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Gratulujemy i czekamy na Elite Round z udziałem rekordu Bielsko-Biała.